Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka, jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom drugi. Czyta Tomasz Wesołowski. Wtorek, 5 tygodnia wielkanocnego. Dar umiejętności. Lekcjo. Kiedy przebywał w Sienie, przybył tam ktoś z zakonu kaznodziejskiego. Mąż na pewno uduchowiony i doktor świętej teologii. Odwiedziwszy więc błogosławionego Franciszka, zarówno on, jak i święty długo zażywali przesłodkiego pokrzepienia z rozważania słów Pana. Zapytał go zaś wspomniany nauczyciel o te słowa Ezechiela: jeśli nie oznajmisz nieprawemu jego nieprawości, duszy jego zażądam z twojej ręki. Rzekł bowiem: sam znam wielu, dobry ojcze, o których wiem, że są w grzechu śmiertelnym, lecz nie zawsze im oznajmiam ich nieprawości. Czyż więc Pan zażąda z mojej ręki dusz tych ludzi? Gdy błogosławiony Franciszek mówił mu o sobie, że jest nieuczony i dlatego raczej sam powinien zostać pouczony przez niego, aniżeli odpowiadać na pytanie dotyczące Pisma Świętego, dodał ten pokorny nauczyciel: bracie, chociaż słyszałem wyjaśnienie tego zdania od niektórych mędrców, to jednak chętnie dowiedziałbym się, jak ty to rozumiesz. Powiedział do niego błogosławiony Franciszek: jeśli należy rozumieć to zdanie ogólnie, ja pojmuję je w ten sposób, że sługa Boży powinien życiem i świętością tak w sobie płonąć, aby światłem przykładu i językiem postępowania zganił wszystkich bezbożnych. W ten sposób, myślę, blask jego życia i woń jego sławy wszystkim oznajmił ich nieprawość. Mąż ów zatem, odchodząc bardzo zbudowany, powiedział do towarzyszy błogosławionego Franciszka: bracia moi, teologia tego męża, wsparta czystością i kontemplacją, jest jak szybujący orzeł. Nasza natomiast wiedza pełza brzuchem po ziemi. Zbiór asyski. Medytacja. Kolejny dar Ducha Świętego to umiejętność. Człowiek oświecony darem rozumu poznaje Boga, świat i siebie w świetle łaski Bożej. Dar ten sprawia, że to poznanie jest dogłębne i niesie ze sobą potrzebę odpowiedzi. Należy unikać postawy, w której poznanie sprowadziłoby się tylko do poznania pewnej wiedzy. Jeśli Bóg daje nam się poznać, to po to, aby Go ukochać. Jeśli poznajemy świat, to nie po to, aby w nim się nie zgubić, lecz go przetrwać. Jeśli poznajemy siebie, to po to, aby dalej poddać się Bożemu prowadzeniu. Gdyby poznanie nie prowadziło nas do zmiany postawy, byłoby ono fałszywe, albo byłby to znak naszego lenistwa. Życie nie może być przeładowane teorią, ale musi być naznaczone praktyką. Zdajemy sobie jednak doskonale sprawę, że poznanie przychodzi stosunkowo łatwo i szybko, ale wprowadzenie go w praktykę jest bardzo trudne. I właśnie tutaj przychodzi nam z pomocą Duch Święty z darem umiejętności. Dar ten polega na tym, że Duch Święty pomaga nam praktycznie zastosować poznanie, jakie mamy.
Oto kilka przykładów, w jaki sposób Duch Święty poprzez dar umiejętności przychodzi nam z pomocą w niektórych sytuacjach życiowych. Oświeceni Bożą łaską poznajemy swoją grzeszność, słabości i błędy. Rodzi się w nas pragnienie nawrócenia i jednocześnie wynagrodzenia. Jak tego dokonać, aby to było adekwatne do naszych pragnień i łaski? Właśnie tu trzeba daru umiejętności, tego prowadzenia Ducha Świętego, aby nie wpaść w skrajności nowo nawróconego neofity oraz móc odpowiednio naprawić popełnione błędy. Inna sytuacja, z którą każdy z nas już się zetknął lub nas jeszcze czeka, kiedy przechodzimy różne etapy formacji. Tym pierwszym, najintensywniejszym był nowicjat. Nasi mistrzowie życia zakonnego i wewnętrznego dawali nam mnóstwo instrukcji, wskazówek i pouczeń, jak ma wyglądać nasze życie franciszkańskie. Z pewnością, kończąc nowicjat, mieliśmy głowę pełną teorii, jak mamy żyć. Ileż potem trudu kosztowało nas przełożenie tego wszystkiego na praktykę. Ile razy trzeba było dokonać różnego rodzaju korekt, odkryć i stwierdzić na koniec, że jest to bardzo trudne. Podobnie jest wtedy, gdy kończy się seminarium duchowe. Bogactwo późniejszego życia zupełnie przewyższa zasób naszej wiedzy. Następuje wtedy zmaganie pomiędzy tym, jak jest, a jak powinno być. I znów w tym momencie potrzeba naszej otwartości na działanie Ducha Świętego i Jego daru umiejętności. Bez tego daru bardzo łatwo się pogubimy. Ilość trudności zupełnie nas przekroczy. Lecz opierając się na darze umiejętności, powoli możemy pokonać nie tylko przeszkody, ale nawet i poprzez nie się rozwijać. Tego daru umiejętności potrzebujemy za każdym razem, ilekroć zaczynamy coś nowego w naszym życiu. Wystarczy, że zostaniemy wybrani na urząd przełożonego, wychowawcy, czy choćby furtiana, czy kościelnego. Każda nowa sytuacja wymaga nowych sił i umiejętności, bowiem przez życie nie można iść z jednym, choćby nawet sprawdzonym szablonem postępowania. Święty Franciszek niewątpliwie cieszył się darem umiejętności. Jego wysokie poznanie Boga i prawdy było przekładane przez niego w życie. Potrafił odnaleźć się w bardzo różnych sytuacjach i wszędzie w nich kierował się Bożą mądrością. Biedaczyna miał umiejętność posługiwania trędowatym, jak i rozmowy z uczonym teologiem. Potrafił głosić kazania i pracować fizycznie, troszczyć się o zakon i przebywać całymi miesiącami w pustelni. Wszędzie był prowadzony przez Ducha Świętego, który dał mu umiejętność odnalezienia się w każdym miejscu, sytuacji i przy każdym człowieku. Oracjo. Przybądź do nas, Duchu Święty, i wylej na nas dar umiejętności. Jest prawdą, że teoretycznie wszyscy wiemy, jak ma być, ale gdy przyjdzie do praktyki, tak często pozostajemy bezradni. Pomóż więc nam przez dar umiejętności właściwie odnaleźć się w każdym miejscu, czasie i przy każdym człowieku. Pomóż nam dar wiedzy umiejętnie wykorzystać w naszym życiu.